Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dark Souls Remastered. Witam się z wami w kompletnie innym miejscu, a to dlatego, że jest to moje drugie podejście do odcinka. Udało mi się, nie wiem jak, ale jakimś cudem, udało mi się przedrzeć do tego gościa z tą durną łepetyną wiszącą, którą trzyma za tą durną za te włoski, którą w sumie de facto tylko nawet wydropiłem. To jest chyba broń, tak mi się wydaje. Bardzo nawet. No, latarnia czaszki. Dwóch takich typa spotkałem i z dwóch mi to wydropiło. Prawda to od razu. Kościana latarnia Necromantis Catacum, który nosiłbym tuż pod swoją długą brodą. Pod brodą? W sensie ja robię się pod brodą. Pozwala ona oświetlić mroki grobowca olbrzymów, będącego mroczną domeną NITO! Ponadto sprawdza się w roli ognistej broni ręcznej. Jakie to ma obrażenia? 30. A, fizycznych, a 75 od ognia. Zawsze jakaś alternatywa. Co, mogę sobie to tutaj ustawić, nie? Mi się wydaje. Ile to waży? Pół. No, dlaczego już mam ciężkie role? Może to przez tą broń, którą mam aktualnie. Czyli młot lucereński, który znalazłem. Jak tam się wchodzi, to zaraz od razu jest na wejściu. Ten młotek. Halabarda. Młot lucereński to broń zaopatrzona w długi, ostry grot. Powoduje obrażenia kłute, dzierżący głowionik stara się wbić koniec tego młota w czerep przeciwnika. A to waży 5,5. W ogóle to jest XD. Mam łuk, nie mam strzał. Zajebiście. 4, tora, 10, 3. No, może spróbuję tego bułata? Czy nie? Tutaj w ogóle, wiecie, to ognisko jest zajebiście schowane, bo to jest tutaj za iluzoryczną ścianą. Kurde, mogę to zniszczyć? Już któryś raz się na to nadziewam. Patrzcie tutaj. Zauważyłem tego ziomka tam z tyłu, jak przychodziłem. Myślę, kurde, kto to może być? Łajdak na wprost. Ma jakąś fajną włócznię. To możemy pogadać. Good day. You look reasonably sane. What are you doing in the catacombs? Are you a cleric or something? Czy jestem kapłanem? No nie bardzo. No? Well, that's strange. Oh, I know what it is. Trinkets, haven't you? Well, whatever it is, this place is treacherous. Do you watch your step? Co ty nie powiesz? No? Oh, well, this... Kolejna dźwignia. Tu się obróciło. Okej, to aż dziwne. Czekaj, czekaj, czy on mi to obróci, jak będę po tym szedł? O. No nie! Kurde! Typie, powinien cię teraz za to wybebeszyć. Co za gość! Czekaj, przejdę tak. A proszę, jak on tarczy, to nie dostaje damage'a. Wytłumaczysz mi się z tego jakoś, cwaniaku? Potknąłeś się. Człowieczeństwo. We're on the same side. Undead outcasts. Fantastic, isn't it?
Wali mi ty jeszcze jedną taką akcję, a cię gościu za... wybebeszę. Dobra, są tam moje dusze. Ej, czy wie, czy mi dał moje człowieczeństwo? Nie, to jedno ciągle mam. No, zero przebicia. Przecież, no, coś tam leci, w kogo odpycham. A nie, lepiej wrócę do tego Morgenstena. No jak przynajmniej wali się na tak, jak to leci od razu do tyłu. Dobra, run. Co? Dobra. Nos? Jak kurde, nie tym razem. Tylko przejście. Ty jak się zaciął w miejscu, widzicie go? Oj! A kurde, nie ma tak łatwo. Spróbujmy z tym. Aha, a gdzie moje obrażenia od ognia, co? Dobra, wróćmy tutaj. Jeden się przypałęta. Jak wykorzystać głupotę przeciwników? Przeciwko nim samym. Tylko ten drugi chyba nie zginął, bo nie dostałem za niego dusz. Skar. No proszę. O, super! O, Jezus! Skąd? Na plecy mi ktoś strzela? Skąd? Dobra, może jest tam skarb, ale jest też sporo przeciwników. Świetnie. Z deszczu pod rynnę. Bum! Dostałem tylko damage'a. Wszedł? Czy to coś wybuchając wskrzesza tego szkieleta? No trochę tak to wygląda, no ale raczej tam nie... Super, tam się da łazić i on się tam właśnie odrodził. Świetnie. Muszę uważać przy tych... Nie wiem, co to jest, posągi? Czy traktować teraz jako przeciwnika? Dobra, wróćmy do pały. Podleczmy się odrobinkę. No. Co było, co... Niech jest, co było. A, tu mogłem skoczyć od razu i sobie w ogóle darować tych kolesi. Chyba. Nie, czy tam jest pełno trupów, czy mi się wydawało? Sporo trumien, to mi się średnio podoba. Co, wszystkie się otworzą, przeciwnicy wyskoczą?
przejście. Raczej widok z góry. A, miałem powiedzieć, że nic więcej, ale proszę, jednak coś jest. Dusza nieznanego żołnierza. Haha, backstaba by się chciało, co? Jezu, ile was tu będzie? Spadł, czy? Nie wiem. Ja, ale to mi nie robi w ogóle obrażeń. Znaczy, w ogóle. Małe obrażenie im to robi. To jest lepsze określenie. Walka dystansowa. Przymierze na wprost? Skur się w trumnie. Wow! No, świetnie, jeszcze mi trupa tej brakowało, no. Czy ten wielki posąg będzie chciał mnie nawalać? Proszę, powiedzcie, że nie. No nie, kolej... Zajebisz się! Pięknie! Jezusie! Myślałem, że dwójka sosów jest ciężka, ale widzę, że jedynka naprawdę konkuruje z dwójką. Chyba, że to dwójka próbowała przebić poziom jedynki. O, spróbujmy ich ominąć wszystkich. Congrats! Jezu, jak ja to skakać, no? Jest skok. Nie tu. Nie tu. Nie chodzi o atak z wyskoku, tylko zwykły atak. Jezu, zwykły skok. Człowieczeństwo poszło się pędożyć. Ej, teraz mam 5 estusów? Dlaczego mam 5 estusów? Czego tu zależy od tego, że ja często ginę, czy jak? Nie. Też nie. Ktoś zginął, albo coś. No nie wiem jak i nie wiem, czy chcę wiedzieć. No, jakim prawem? Ja mam naprawdę wrażenie, że ja jestem w lokacji, w której nie powinno mnie teraz być. No i to było jedyna opcja przejścia. Nie daj nic innego. Zubierz? Bo mi się zrobić atak ze skoku. Teraz mi nie chce wyjść, no. Nie kumam. No i riposta. Jak to jest turbo skamerskie? Oni mogą mi walnąć riposta, ale ja im nie.
Jezu, po co się z nim tak męczę? Super, która to już śmierć w tym miejscu? Trzecia z rzędu? Zaś mi Estus się zużył. Nie, nie, Boże, przecież tego Estusa sam zużyłem przed chwilą. Dobra, mam 5 Estusów. No bez jaj, czemu mi nagle zrobił skok? Ja nic nie wcisnąłem, ale którąś gałkę chyba wcisnąłem. Nie. Nie. Też nie. Zajebiście. O! LOL? Fuks! Fuks! To się nazywa szczęście? Byłem pewny, że lecę po prostu ku pewnej śmierci, ale na szczęście nie. Dobra, ten posąg będzie mnie z buta atakował, czy... Nie, dobra, jak podejdę. No to skurmy się w trumnie. Aha. Okej. Okay. Nic mi to kompletnie nie daje. Świetnie. Potrzebowałem tego jak... Nie powiem. Dobra, proszę o leczenia. No, spróbujmy to pokonać. Aha. Aha. YOLO. Nawet nie ma dalszego przejścia. Jak tu gdzieś to... Oj, w ogóle czy ja tu latam teraz bez celu? Nie wiem, Patches, weź mi dorać. Masz pomysły? Nie. Czyli zrobił mi psikusa z obrotem kładki i zadowolony. Demoniczny tytanic tego wydrobił. Nieźle. Czego ty pilnowałeś? Oko śmierci. Czymże to jest? Zwabiaj upiory z innych światów. Straszliwe oczy śmierci sieją zniszczenie w sąsiednich światach. Upiory zwabione do tego do świata gospodarza mogą stać się ofiarami, dzięki czemu oczy śmierci rozmnożą się i nadal będą nieść zagładę. I demoniczny tytanit. Wzmocnienie do plus 5 broni powstałej z dusz z wyjątkowych dusz, sorry. Specjalny tytanit skradziony pozbawionej oblicza bestii, zwanej tytanitowym demonem. Gdy odeszło bóstwo kowalstwa, z wielu sztab powstały ogromne bestie. Pozostała w nich moc tytanitu, bo dziś dzień żyją w Lordran. Okej, okay, ale mówiąc krótko, totalnie nic nie dało mi zabicie tego czegoś. No dobra, umówmy się, no... Coś mi tamten tytanik dał, ale niewiele więcej. No bez jaj, no serio? To jest... Niby jest przymierza, nic z tym de facto nie mogę zrobić. No nie, to nie ma sensu akurat. No to jest jedyna droga. O, super! O, jeszcze lepiej! Widzieliście to, jaki fuks? Prawie się wrąbałem w tę dziurę. Już nie mogę spaść, naprawdę. Ta kompletna
cisza w ogóle w sosach. To jest to, co najbardziej odróżnia tę markę. No i oczywiście, że jest tutaj znowu gdzieś ten nekromanta. Tu. Jedyna droga w sumie, nie? A nie, jeszcze mogę iść tutaj. Po drabinie. Na przykład tak trochę po ludzku, a nie skłać w dół. Patrzcie! No ale co? Ale oczywiście to przeżył. Spróbujmy zejść po tej drabince. O nie! O nie! O nie! Won! Mogę zejść? Nie mogę sobie kwać Estusa. Świetnie. O super, to jest jakiś taki rycerz. Zajebiście! Co to jest za miejscówka? Kto to projektował? Dobra, nie, ja tam lecę. No. Widzimy się zaraz. Dobra, poradziłem sobie z nimi. Udało mi się jakimś tutaj zeskoczyć stamtąd tutaj i nie zginąć od tego, tak więc profit, bo dzięki temu zdobyłem sobie grudkę białego tytanitu, dostałem od tego rycerzyka, a w tamtym miejscu zdobyłem sobie po pierwsze buławę, większe obrażenia od Morgensztyna, a waży tyle samo. Żelazny młot z pokaźną głowicą. Typowy oręż kapłana, ta prosta broń obuchowa sprawdza się w walce z większością przeciwników i pozwala na przełamywanie bloków. Jednak każdy niecelny cios mocno odsłania atakującego. YOLO. Jest to lepsza broń od mojej, więc z chęcią wykorzystam. I jak zdążyliście zauważyć, zdobyłem sobie tarczę kościanego koła. Okej. Więcej ataku, ale mniejsza obrona. I waży o wiele więcej. Wielka tarcza. Olbrzymia drewniana tarcza naszpikowana kolcami. Wyrastają z niej kości jakiegoś dziwnego szkieletu. Można się ją zasłonić, ale wymaga to dużo wolnego miejsca. Plus jest taki, że tymi kolcami można kogoś pokiereszować. Cudaczna broń. Co nie? No ale chyba jednak zostanę przy tej tarczy trójkątnej. No, bynajmniej dopóki nie sfarmię się na tyle, żeby mieć ten. No mieć większą siłę. Co prawda mogę sobie włączyć tego Tainera, odpalić mnożnik dusz i zrobić to już teraz, no ale jaki w tym fan. Okej. Trzymanie obiema rękami. Uważaj, twardy wróg. Okej. Okej, sporo kościotrupów. What the fuck is that? Pinwheel! Moje bossa! O, świetnie! Teraz pytanie, który jest prawdziwy? Ten? Nie, to iluzja. Chyba ten... Tak, ten w oddali jest prawdziwy. Oj. No nie wiem, czy to się... Nie wiem, czy się uda skupiać tylko na jednym przeciwniku. Dawaj. To chyba ten? Nie, to iluzja. Kurde! Zrobi się coś do rzucania. O, to ten! Kurde, zdziak!
Nice. Pięknie, po prostu pięknie. Ej, serio, tutaj? Proszę. Dobra, trudno, ja tam lecę, a z wami widzę się za chwilę. Gdzie co? Okej, czegoś tu nie spodziewałem. Padło. Kolejnego nie widać. Wyleczmy się tym. Żeby nie marnować estusów, bo raczej nie będzie kiedy użyć tych wszystkich. Ty właśnie, przecież mogę tego użyć! A nie, nie, nie mogę, bo to nie zadaje obrażeń. To tylko odpycha, a raczej iluzja. Bo musiałem uderzyć tę iluzję, żeby jej to zadało obrażenia. Musiałem uderzyć iluzję, żeby znikła. O, to chciałem powiedzieć. Ale może wymienimy sobie broń na coś szybszego. Na długi miecz albo na bułat. Może długi miecz. Bo jest szybszy. A to akurat prędkość mi się teraz przyda. Dobra, znowu cutscenka. Na szczęście mogę pominąć. Zbieramy duszę. No, nie takie... Ała! Nie takie złe obrażenie. Medu robię. No. Pięknie. Iluzja, iluzja. Prawie dwie iluzje, jeden strzał. Dobra, leczenie. Ale mam tylko trzy flaszki jeszcze. Unik. Backstab! No niestety. Gdzie on jest? Za mną. No to się nie udało. Dobra, mucimy go. Gdzie jest? Tu obok. Ten jaki miotacz ognia walny. Albo dam iluzję. To od razu je ściągamy. Czego ta druga umarła? Jezu, sobie taka chrypa wzięła. Dobra, oznacz to tam. Gdzie się pojawi? Gdzie się pojawi? Tworzy iluzję? Tworzy iluzję. Jedna zaraz obok, druga jest tam. Wow, fuksem! Iluzje trzeba zdejmować, bo mimo iż one same są tylko iluzjami i jemu to nie robi obrażeń, to niestety Mir ich ataki robią obrażenia. Już przydałby się cokolwiek dystansowego. Nawet zwykły nóż do rzucania. Teraz nowe iluzje. Tu jest. Nie mam bladego pojęcia, jaki co nie oberwałem tą kulą ognia, ale się cieszę. No i trafiłem prawdziwego. Dobra, połowa HP za mną. To jest iluzja. Trzeba ją zdjąć. Szybkie leczenie. Ci fireball. Kolejne iluzje. Kurde, jak mi uciekł, no. Uciekła, bo to nie on, tylko iluzja. Dobrze, kolejna zdjęta. To jest prawdziwy? Tak, to jest prawdziwy. Prawdziwy. Dobra, mucimy go ile się da. Znowu zniknął. Regeneracja staminy. I zdej! Ach, minimalnie mi zabrakło zasięgu. Zdjąć iluzję. Stworzył dwie kolejne, dobra. Wiem? No oczywiście, że... No tak, nie trafię. Dobra, leczenie. No ja z tego chybiłem. Czy z tego? Nie wiem, chybiłem tym atakiem. Co za dziedyga, no? Wiesz, żeby tylko te iluzje tworzy. Super.
A, okej, okay, trafiłem i chwilę dopiero go zdjęło. Jest prawdziwy. Co on tak te iluzje ciągle będzie teraz tworzył, no? A, super. Teraz, który jest prawdziwy? Ten? Wow, trafiłem. No nie, te iluzje trzeba zdejmować. To jest jak, kurde, jakbyście grali w LoL-u i grali na Wukonga. Stoicie obok klona i tak dostajecie po pysku. I od prawdziwego i od klona. No, plus jest taki, że te iluzje schodzą na strzała. Dobra. Wydaje mi się, że iluzją się nie palą te lampy. A nie, dobra, to nie ma znaczenia. Dobra, wrócimy. Okej, znika, to podleczmy się. To jest prawdziwy, ale już zdążył otworzyć iluzji. Jezu, on teraz stworzył 4?! O nie, o wiele więcej! Jezus, ile ich tu jest?! To jest tak turbo partyzantka z mojej strony. W ogóle mam życia na jeden strzał jestem, od czegokolwiek. To jest prawdziwy? Nie, to iluzja. Ten? Ten też. Leczenie, proszę. Dobra, musi wystarczyć. Ja mam już w ogóle estusów, a to źle. Nie, nie ogarniam, jak ja robię te skoki. Dawaj, mucimy go, mało życia ma. Dobra, znowu zniknie, na tworzy iluzji. Dobra, szybkie leczenie. Iluzję? Kurde, chodź tu! Dawaj, dawaj! Jest! Pokonany! Mamy go! Pierwszy boss z głowy! No, w sumie już drugi. Nice! Dzięki rytuałowi rozpalania można teraz rozpalać ponad limit! Człowieczeństwo, rytuał rozpalania oraz kość wiodąca do domu. Maska matki! Uważaj, twardy był. 15 tysięcy dusz za niego dostałem! Nice! Boss? Szkielet. No, szkieletów trochę tu było. I co, i to tyle? Wstać z wyjścia nie ma. Okej. Czekaj. Pokaż mi opis tego rytuału, bo jestem teraz ciekaw, co ja sobie od niego zabrałem. Okej, tutaj dla was dusza dumnego rycerza. Nieznanego żołnierza. Co znalazłem? Tu było. Jest. Rytuał rozpalania, który jeszcze bardziej wzmacnia ogniska. Ten tajemny rytuał umożliwia wzmacnianie ognisk przy pomocy rozpalania, dzięki czemu można zebrać jeszcze więcej estusa. Nice. Rozpalanie to uświęcony rytuał przekazywany pomiędzy kapłanami, ale nieumarli mogą go naśladować na podobnej zasadzie, jak w przypadku przywracania swej pustki przy pomocy człowieczeństwa. To ciekawe, że ludzie nie znajdowali zastosowania dla człowieczeństwa, dopóki nie stali się nieumarłymi. Okej, ale jakby to jest jak klucz, czy to jest jedna rozłówka? Nie, to chyba przedmiot kluczowy. No dobra. No nie wiem, nie wyjdę stąd, no chyba muszę się cofnąć do ognika. Dobra, no to wykorzystajmy cud w takim razie. Do domu! Sprawdźmy, o co z tym chodzi. Użyję sobie przy okazji jeszcze to jedno człowieczeństwo. A nie, trzymam. A to zużyjmy jedno tu dzisiaj. Bo zostawię ciekaw, o co z tym rozpalamy. Dobra, rozpal. Tylko pusty nie mogę rozpalać. Dobra, odwróć pusty. Tak, chcę odwrócić pustkę. Okej. I rozpal.
poświęcić człowieczeństwo i rozniecić ogień? O proszę. O! 10 flaszek Estusa mam. Wait a minute. A jak użyję pozostałych dwóch? Użyj obu. Rozpal. Zużywam dwa czy jedno? Zużywam jedno i mam 5 kolejnych butelek. Ładnie. To dawaj, rozpalamy. Ile się da? 20 butelek. Jezus, jak to płonie. A my sobie w tym trzymamy giry. Widzę. Dobra. 20 flaszek Estusa na start gry? Nieźle. Choć naprawdę mam takie dziwne wrażenie, że mnie nie powinno tu teraz być. Że jestem grubo w miejscu o wiele dla mnie prawdopodobnie za trudnym. Chociaż boss... No, niby boss, ale w sumie okazał się dość prosty. Teraz próbuję się tak totalnie... Może... wycofać. Zajebiście! Banda chędożonych downowatych szkieletów nie zablokowała. I tyle z tego człowieczeństwa, które dopiero co miałem. Okej, ale nie zmarnowały się... Znaczy zmarnowały, nie zużyły mi się flaszki. Dobra, czekaj, a użyję kości, bo ja bym chciał do tej kapliczki tam się cofnąć. Czy to nie mogę teraz? Bo wiem, że w dwójce mogłem. Ja, chyba dopiero w dwójce o tym pomyśleli. Trochę lipa. Dobra, to ja się do tej kapliczki cofnę. Albo inaczej, odczaję w sumie, gdzie ja powinienem teraz iść. Chyba jestem totalnie nie tam, gdzie być powinienem. Ewentualnie się jeszcze trochę po farmie. Co mi tak się dobra buduje? Dobra, never mind. Okej, walki z bossem się nie spodziewałem, ale hej, zawsze jakieś urozmaicenie. Dobra, kończę odcinek, ode mnie to tyle i do miłego, i do usłyszenia. Cześć!